Siemanko moi drodzy, jestem Judy i zapraszam was do zupełnie nowej serii. Myślę, że serii, której się nie spodziewaliście, bowiem nieraz zaprzeczałem, że nie nagram właśnie tej serii. A jest to Pokémon Platinum, a dokładniej polska wersja tej gry, czyli wersja platynowa. Co mogę powiedzieć o tej serii? No naprawdę, cały czas się zmagałem, czy nagrywać tą serię jednak, czy jej nie nagrywać. Było to spowodowane tym, że jednak chodzi ona na te nowsze emulatory, z których fatalnie się nagrywa. No i niestety mogły być duże problemy podczas nagrywania, ale myślę, że sobie jakoś z nimi poradziłem. Od razu mówię wam jedno, zalecam oglądanie moich odcinków, o jeszcze raz się włączyło, oglądanie moich odcinków na pełnym ekranie w HD. Wtedy myślę, że wszystko będzie wyglądać w miarę wyraźnie. Ponieważ, tak jak wam mówię, tutaj nie ma dużych okienek do oglądania. No cóż, oczywiście zaczniemy nową grę, ja sobie tylko testowałem, tak widzicie, minutę zagrałem, żeby sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa. No i słuchajcie, co wam mogę powiedzieć jeszcze raz. Jest to tak jakby ulepszona wersja Pokémon Diamond and Pearl. Gramy tutaj pokami z czwartej generacji, czyli generacji, która tak naprawdę jest bardzo słabo mi znana, bo jednak, jak wiecie, ja gustuję raczej w pokach od pierwszej do trzeciej generacji, a jakoś czwarta, piąta mało mnie ciągnie, ale jednak uznałem, że nagram to. Szczególnie, że zaczął się rok szkolny, myślę, że dla was to również takie, no fajna sprawa, jeżeli przychodzicie ze szkoły, na przykład widzicie nową zupełnie serię, to również z poków, czyli z gier, które myślę, że jestem dobry w nagrywaniu ich, ale cóż, może żeby już nie przedłużać, zaraz wam jeszcze coś powiem, ale na razie ruszajmy do nowej gry. Tak, zapisana gra już istnieje, dobrze o tym wiem. Cześć, miło cię poznać, witamy w świecie Pokémonów. O, jakiś profesorek nam się ukazał, jak zwykle. Nazywam się Rowan. Wszyscy jednak nazywają mnie profesorem Pokémon. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Czy to twoja pierwsza przygoda? Jeśli masz jakieś pytania, na pewno będę w stanie ci pomóc. Oczywiście to nie jest moja pierwsza przygoda, więc wszystko jasne. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia zwane Pokémonami. Mam tu Pokéball. Wciśnij proszę przycisk na jego środku. Już widzicie w ogóle różnicę między tymi Pokémonami a innymi. Mamy jakby dwa okienka, które się zupełnie nie są tak ze sobą do końca powiązane. Ale cóż, no klikamy myszką. No i co, wyskoczył nam Baniri. Tak, jeden z Pokémonów właśnie z czwartej generacji. My, ludzie, żyjemy wśród Pokémonów jako przyjaciele. Czasami bawimy się razem, a czasami współpracujemy. Niektórzy trenują swoje Pokémony do walki, by nawiązać z nimi bliższą więź. A ja prowadzę badania, by dowiedzieć się więcej na ich temat. Aha, no czyli jesteś takim typowym profesorkiem, jak to we wszystkich Pokémonach. A teraz może powiesz mi coś o sobie? Oczywiście. Jesteś chłopcem, czy może dziewczynką? No, chyba nie ma co mówić, jestem chłopcem. A więc jesteś chłopcem, tak. Powiedz mi, jak się nazywasz? Oczywiście wcześniej się nazywałem Jay, bo mi się nie chciało szybciej, wiecie, dłużej, żeby mi to zajmowało, ale tu ładnie napiszemy Judy. Judy się nazywa. Pięknie. Okej. No i dobra, jesteśmy. Więc nazywasz się Judy? Tak, nazywam się tak. Dobrze, więc jesteś Judy. No, ile razy się będziesz o to pytać? Piękne imię. O, dziękuję, dziękuję. A ten chłopiec to chyba twój przyjaciel. Jak on się nazywa? Ja pamiętam go trochę z anime, jak tam jeszcze coś widziałem z tej serii czwartej, Diamond and Pearl, i nazwijemy go tak samo, bo tak mi wpadło na myśl, żeby jednak nazywał się Barry, bo jednak z tym go właśnie kojarzę. Taki wkurzający typ. W porządku, Judy, nadeszła pora. Czas rozpocząć twoją wielką przygodę. Na swojej drodze spotkasz niezliczone ilości Pokémonów i ludzi. Jestem pewien, że w drodze odkryjesz wiele tajemnic, może nawet na swój własny temat. No, jak i pewny siebie. A teraz ruszaj już do świata Pokémon. No i rozpoczynamy właśnie w tym momencie kolejną przygodę. Znów ta minimalizacja naszej postaci. I gdzie my się pojawimy? Co jest? Jaka ładna muzyczka. Pokémony zawsze stoją u naszego boku. Mam nadzieję, że zrozumiecie znaczenie tych słów. Taki komentarz zostawił nam profesor Rowan, powracając do Sinnoh z regionu Kanto. O, widzicie? Był w Kanto. No cóż, tam gdzie ja gram też. To już koniec programu, zapytajmy profesora Rowana, transmitowanego na kanale Jubilife TV. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. No spoko, oglądaliśmy sobie coś w telewizji. Ciekawe, czy mamy już jakiegoś Pokémona, czy nie mamy. Ale, o, co jest? To jest ten cały Barry. Tu jesteś! A jestem. Hej Judy, oglądasz TV? No jasne, profesor Rowan to ten ważny koleś od badań nad Pokémonami, nie? To znaczy, że musi mieć kupę Pokémonów. Jeśli go poprosimy, na pewno da nam po Pokémonie. No, ale bystry jesteś, może nam dano, kto wie. Zobaczymy. O, hej, nowy komputer?
No mam, a ciebie nie stać. Cóż, szkoda. Ach, o czym to ja? Och, no tak, spotkamy się z profesorem Rowanem po Pokémony. Będę czekał na zewnątrz, okej, Judy? Jak się spóźnisz, to wisisz mi 10 milionów. Kurde, taki w ogóle zakręcony typek, ciągle szybko biegający, no czasem może taki denerwować. Włącza komputer, podstawowy, tak, zgodzie, no rozumiem. Ludzie, którzy walczą, nazywani są trenerami Pokémon. Ale ten komputer mi dużo dał. A co to jest za kartka? Przycisk X otwiera menu. No, znaczy, no u mnie to nie X, jakby ktoś chciał wiedzieć, to S. Aha, w ogóle mogę wam powiedzieć jeszcze to, że jeżeli ktoś chciałby zagrać sobie również w tą wersję akurat Pokémonów, to może oczywiście ściągnąć ją z mojego chomika. A żeby to zrobić, wystarczy wejść na mój profil na YouTube, kliknąć ikonę chomika i można wtedy pobierać. Ale od razu wam tłumaczę jedno. Niech mnie nikt nie pyta, jak ja zrobiłem, że... Właśnie, wam zaraz coś wytłumaczę. Może najpierw wytłumaczę. Po lewej stronie, jak widzicie, jak widzicie, o, tak powiem, bo ja tego nie widzę na razie, jest... Po lewej stronie są Pokémony. Na razie nie mam nic, ponieważ nie mam żadnego Pokémona. Będę sobie to zmieniał w przypadku, gdy złapię jakiegoś Pokémona i będzie tam pokazanych 6 moich podstawowych Pokémonów, które akurat przy sobie mam. No chyba, że mniej będę ich miał na chwilę obecną. Natomiast po prawej stronie są odznaki. One na razie są takiego bardzo ciemnego koloru i kiedy jakąś odznakę tam sobie zdobędę, to ona się zrobi jaśniejsza. Myślę, że to jest taki fajny sposób przedstawienia tego, szczególnie, że naprawdę był to dobry pomysł, żeby zrobić coś z tym małym emulatorkiem, żeby jednak coś było po bokach ekranu. A teraz od razu mówię, że niech mi nikt nie pisze, Judy, jak to zrobiłeś, Judy, co zrobiłeś, że jest taki w miarę nawet duży ekran. Nie, nie piszcie mi tego. Korzystam z emulatora Desmue, w ogóle jest właśnie, będzie na tym chomiku. Po prostu ja nie jestem poradnikiem, nie będę tego tłumaczył. Jest dużo poradników na temat tego w internecie. Nawet ja, taki zielony bardzo, jeżeli chodzi o te sprawy, byłem w stanie znaleźć te informacje w internecie, więc proszę, też na pewno znajdziecie. Więc nie piszcie. Ale okej. Schodzimy na dół, to oczywiście nasza mama. Zawsze mama jest w Pokémonach. Nigdy nie ma ojca. Znaczy nie, w Emerald był ojciec, ale no Rabi i Sapshire, a tak nigdzie. Judy! Barry już wyszedł, nie wiem o co chodzi, ale strasznie się spieszył. Aha, dobra. Wstała od telewizora tylko po to, żeby nam powiedzieć, jakbym nie mógł sam podejść. Okej. Matka. Co jest? Jeszcze coś? O, właśnie, Judy. Nie wchodź do wysokiej trawy. Mogą ci zaatakować dzikie Pokémony. Gdybyś miał własnego Pokémona, byłbyś bezpieczny. Cóż, do zobaczenia, kochanie. Muszę sobie wyobrażać, że mam tam ileś lat na pewno ten mój bohater, co najmniej z 10. A matka teraz nam mówi, że mam nie wchodzić do wysokiej trawy. Za wcześnie nam nie umiała powiedzieć? Dobra, Barry nie mówi, nie wiem, gdzie on mówił, że na nas czeka. Nie wiem, czy nie w domu czasem. To jest chyba jego dom, Barry'ego. W ogóle widzicie, jak nie da się przyspieszać za bardzo, więc cóż. Boch, oj, walnął nas. Co za typek. Wyskoczył i nas uderzył. Co jest? O, hej, Judy. Lecę poznać profesora Rowana. Chodź ze mną, szybko. O, co jest? Coś zapomniałeś? Chyba coś zapomniał. Tak się tak zagapił. Kurde, zapomniałem czegoś. No i no, kurde, cały Barry zamiast powolutku, to on się spieszy, zapomina wszystkiego. O, matka jego, z matką nie rozmawiamy, bo będzie nam pewnie coś tam truć, jak tam, co tam u ciebie, jak tam w szkole. Wezmę lepiej swój plecak i dziennik. No. O, hej, Judy, kurde, witałeś się przed chwilą. Będę czekał na drodze, widzisz mi 10 milionów, jeśli się spóźnisz. Ma tylko jeden tekst, cholera z tymi 10 milionami. W ogóle zostawił nas sam w swoim pokoju, mógłbym mu, nie wiem, zrobić burdel w pokoju, a on nic z tego sobie nie robi. Ma pewnie myśli, że matka mu posprząta, taki cwany. Ale dobra. Miasteczko w ogóle to się nazywa Twinleaf, czy tam Twilife. Nie, Twinleaf chyba. Okej. No dobra, idziemy sobie. Niestety na razie nie możemy biegać, nie mamy takiej możliwości, ale ona za niedługo będzie nabyta. 201 droga. Co tu się dzieje? Znów Barry. Powolniak! I co, 10 milionów ci wiszę, co? Dobra, w drogę do laboratorium profesora Rowana. Przecież tu jest wysoka trawa, ty idioto. Jak przejdziemy? O właśnie, co? Nie wchodzić w trawę? Spoko, spoko. Nie szkodzi, że nie mamy żadnych Pokémonów. Zaufaj mi, mam świetny plan. Słuchaj uważnie, wiesz, że dzikie Pokémony pojawiają się w trawie? No wiem. Matka mi mówiła, ty nie wiesz, matka ci nic nie uczy? Musimy przebyć tylko z kępy do kępy, zanim pojawią się w nich dzikie Pokémony. Jeśli będziemy biec, dotrzemy do Sandgem, tak. Bez spotkania żadnych dzikich Pokémonów. Okej, damy radę. On zwariował. On po prostu zwariował. Do startu, gotowi, zwariował. Stać! Kto to się drze? O, wszyscy zdziwieni. To nie widzę nikogo.
To jest Rowan, co on tu robi, kurde? Podgląda małe dzieci, dziwak. Nie macie między sobą żadnego Pokemona? Co ma znaczyć więc bieganie w wysoką trawę? Barry teraz się zawstydził, pewnie czerwony się zrobił. Profesor też nie wie, co powiedzieć. Nikt nie wie, co powiedzieć. Nawet ja. Hej, Judy, ten dziadek to profesor Rowan, co? Co on tu robi? No, profesor zamyślony. Próbował, i teraz to pewnie jego myśli. Czy tam, wiecie, tak cicho mówi sobie. Próbowali wejść w trawę, bo chcieli dostać Pokemony. Co tu robić? Ich świat stanąłby na głowie, gdyby poznali Pokemony. Czy mam prawo kierować ich na taką drogę? Ależ filozoficzne rozmyślania. Ho, myśli, myśli. Co on tam wymyśli, profesorek? Hej, wy! Kochacie Pokemony, prawda? Ja też kocham Pokemony. Aha, bo odpowiedziałem przez przypadek na szybko. Jeszcze raz, czy kocham Pokemony? Prawda? Co? Może pan pytać ze 100 razy? Odpowiedź się nie zmieni. 100 razy odpowiemy, że kochamy Pokemony. Prawda, Judy? Ciekawe, co by było, gdybym wziął nie, ale nawet nie zamierzam sprawdzać, szczerze. Tak, coś tam mi napiszcie, co się dzieje, jak się kliknie nie. Czy tam nie da Pokemona. Dwójka szalonych dzieciaków, które bezmyślnie chciały wejść do trawy bez własnych Pokemonów? Przeraża mnie myśl, co tacy ludzie mogliby zrobić z Pokemonami. Mnie też trochę przeraża. Barry, więc... Więc proszę zapomnieć o mnie, ale niech da pan Pokemona mojemu koledze. Ale poświęcenie. To ja próbowałem go zaciągnąć do trawy. W ogóle jak to brzmi? Ja próbowałem go zaciągnąć do trawy. Dobra, więc profesor, o cóż za poświęcenie, niech będzie. Powierzę wam Pokemona. Wybaczcie, że musieliście przejść przez ten test. Jednakże musicie mi obiecać, że już nigdy nie zrobicie czegoś tak niebezpiecznego. No więc, gdzie? Co, gdzie? Na kogoś czekamy? Nie wiem. O cholera, ktoś idzie. Kto to jest? Ona była też z anime. Don, czy tam Down. Nie, Down to nie. Don chyba, tak się ładnie czytało. Nie wiem, cholera. Mówię na razie Don, jak coś zmienię. Panie profesorze, zostawił pan walizkę nad jeziorem. Oj, wyciągnęła walizę. Och, coś nie tak. Ach, tu jest świetna robota, Don. Miałem właśnie zamiar wręczyć Pokemony tym chłopcom. Słucham? Te Pokemony są bardzo rzadkie, jest pan pewien? Ha, żyjemy w harmonii z Pokemonami. Nadchodzi czas, kiedy każdy musi poznać Pokemona. Świat czeka na to, byśmy go razem poznawali. Ich czas nadszedł dzisiaj, ich miejsce właśnie tutaj. Zgadzam się z panem. Idź, otwórz walizkę i wybierz Pokemona. Barry, serio, profesorze Rowan? Nie mogę w to uwierzyć, jestem tak szczęśliwy, że nie mogę się opanować. Hej, Judy, wybierz pierwszy. Hej, jestem praktycznie dorosły, muszę pokazać troszkę klasy. No, ta, dorosły w moim wieku, a dorosły. No i co, weźmy sobie jakiegoś Pokemona. I słuchajcie, mamy 3 Pokemony do wyboru. Jakby ktoś nie wiedział. Spójrz, oto Pokebole, w każdym mieszka Pokemon. Wybieraj, który Pokemon ci się podoba. Mamy tak, małolistny Pokemon Turtwig. Jest to Pokemon typu roślinnego, który później będzie miał również podtyp ziemny. Tutaj mamy ognistego szympansa Chimchara, który ma typ ognisty, a potem będzie miał podtyp walczący. Zresztą jak Pokemony od 3, 4, 5 generacji cały czas mają ognisty i podtyp walczący, dziwne. Natomiast 5 to Piplup, czyli pingwin, który ma, wiecie, na początku wodny typ, a potem dostaje podtyp jeszcze stalowy. W sumie dziwne połączenie, no bo na co on jest wrażliwy? Cholera, ani ogień nie jest do końca wrażliwy, ani na wodę, no... Kurde, no dziwne. Ale cóż, w każdym razie. Tak, Piplapa nie chcę, bo nie lubię takich kurde jakichś pingwinów. Znaczy, pingwiny lubię, ale ten pingwin strasznie dziwnie wygląda. Turtwigiem grałem ostatnio, jak grałem gdzieś 4 lata temu w Platinum, czy tam grałem w Diamond wtedy. No i po prostu Turtwiga nie chcę. Ponieważ uznałem, że sobie zagram tym razem ognistym Chimcharem. Tak jest. Więc ja wybieram ciebie, wezmę Piplapa, oczywiście wodnego. Rowan, wspaniale, wygląda na to, że wybraliście świetne Pokemony. Słuchajcie uważnie. Pokemony, które otrzymaliście, nie są jeszcze zapoznane ze światem. Są więc w tym sensie bardzo wam podobne. Jako nowicjusze tego świata na pewno dobrze się zrozumiecie. Jeśli macie więcej pytań, odwiedźcie mnie w moim laboratorium w miasteczku. Sanjem. Musimy ruszać. No idźcie sobie, idźcie. Idzie, a on idzie przez trawę. Ma poka, chyba że ma poka. No tak, on ma poka. Don, profesorze, proszę na mnie poczekać. Co jest? Przepraszam, proszę dać mi przejść. Wredna dziewczynka. Co dopiero. No cóż, dobra, daliśmy jej przejść.
I co? Profesor on jest naprawdę miły. W TV wyglądał strasznie poważnie. On wygląda właśnie jako jeden z nielicznych profesorów na takiego strasznie, strasznie poważnego. No i cóż, co, biega w miejscu? Zwariował już? Hehehehe, Judy, mam teraz nowe Pokémony. Została jeszcze tylko jedna rzecz. Zgadzasz się? Zgadzam się. Zawsze chciałem to powiedzieć. Nadszedł czas. Judy, wyzywam cię na pojedynek. O cholera, pierwszy pojedynek. Pierwszy pojedynek w Pokémonach. O, holy shit. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Co, on tańczy mi tam? Nie wiem, dobra. No i on walczy Piplapem, natomiast ja walczę Chimcharem. Tak naprawdę w takich walkach wystarczy tylko i wyłącznie atakować w ogóle polskie nazwy. Jakie dziwne, nie będę znał, co to jest. Znam angielskie. Użyjmy drapania. A on używa uderzenia. O, przywalił mi też. Zabrał mi chyba tyle samo. Co do, to bolało, wiesz? No cóż, cóż, to bolało. Ciebie bolało? Nie. Tego małego pingwina bolało, więc niech uważa. No i używa warczenia. Kurde, przez to się walka strasznie przedłuża. W ogóle nie mogę przyspieszać, tak jak wam mówiłem. Raczej się nie da za bardzo. Nawet jak się da, to raczej nie będę przyspieszał. Będziemy sobie i tak po wątku. O, uderzenia. Cholera, może mnie jeszcze załatwić. Nie ma mowy, uda nam się. Teraz pokażemy, co potrafimy. Nic nie pokażecie, bo was załatwię za chwilkę. Ostatnio jak walczyłem sobie tak właśnie for fun, to on ciągle tego warczenia używał i atak mojego Chimchara był już tak mały, że kurde, zabierałem mu chyba po jeden HP ciosem. Co już było trochę denerwujące, teraz zabieram pewnie po dwa, chociaż zaraz będzie po jeden, bo już żył z trzeci bądź czwarty raz tego warczenia. No cóż, drapanie. Cholera, jakieś SMS-y mi przychodzą. Zobaczcie, tylko zobaczę, co to w ogóle za SMS mi przyszedł. No jakiś kurde od plusa. Jutro upłynie okres ważności twojego konta. Nie, to was nie interesuje. Cóż. Cóż, upłynie to upłynie. Cholera, jeszcze? O, i uderzył mnie. Dobrze, że mi obrony nie zmniejsza, bo jakbym wtedy oberwał mocno, co kto wie, co by się stało, gdyby jeszcze krytyk jakiś wystąpił. No i cóż, wygraliśmy naszą pierwszą walkę. Tak jest, 70 na pewno będzie jeden level up co najmniej. Pięknie, tak jest. Szósty poziom doświadczenia. No super, super, stał się troszeczkę silniejszy. O, jeszcze połowa mu wbiła. Kolejnego. Co? Przegraliśmy i dostaliśmy aż 500 tam dolców, czy tam pokedolców. Uff, chodźmy do domu, jestem padnięty, mój Pokémon też musi odpocząć. Do zobaczenia, Judy. No i co? A, teleport, nagły teleport. O, jesteśmy przy matce. Co nam ona powie? Zajmuje się kuchnią, oczywiście, bo jakby to. O, i idziemy na poważną rozmowę, widzę, na poduszkach. Mama, co się stało? Wow, naprawdę? Barry, ty mieliście szczęście, że spotkaliście profesora Rowana. Nie chcę myśleć, co mogło się stać. Gdyby nie on, dzikie Pokémony mogłyby wyrządzić wam krzywdę. Judy, idź do profesora Rowana i podziękuj porządnie za Pokémona. Jego laboratorium znajduje się w miasteczku... O kurde, nie przeczytałem. Teraz, gdy masz własnego Pokémona, wysoka trawa nie będzie już przeszkodą. No ja myślę. Och, wiem, Judy, załóż to. No i dostajemy. Buty do biegania. Super sprawa. Przydadzą się. Wyprawa do miasta... O, Sanjam. To przygoda sama w sobie, co? W takich butach dotrzesz tam znacznie szybciej. Dobrze, przeczytam ci instrukcję. Wciśnij by biegać szybciej niż kiedykolwiek. No, rozumiem. No i teraz możemy nawet chyba w pomieszczeniach biegać, zobaczcie. W ogóle zastanawiam się, jak to jest w Pokémonach. Oni nie... Nasz bohater tak naprawdę jeszcze nie był chyba w miasteczku, które było obok. Tak naprawdę jest najbliżej. To co, on całe życie spędził wśród tych czterech cholernych małych domków? Boże, ale nudy. I to jeszcze z tym Barym, który ma ADHD. No cóż, no cóż, cóż. Barego pewnie jeszcze spotkamy za chwilę. Bo ten to się ciągle gdzieś wlecze za nami. O, stoi i czeka na nas. Oczywiście, że stoi i czeka na nas, bo co on by miał innego do roboty? Powolniach, Judy, mam dość czekania. Pobiegnę podziękować profesorowi Rowanowi za wszystko, co dla nas zrobił. Wpadłem też na pomysł. Słuchaj, uważnie, okej? Okay? To jezioro, przy którym zawsze się bawimy. Tam, gdzie podobno mieszka legendarny Pokémon. Właśnie tak, złapiemy tego Pokémona. To uszczęśliwi profesora Rowana. Jestem tego pewien. Ty i ja razem. Nikt nam nie podskoczy. Chyba zwariowałeś. Mamy Pokémony na... Ja mam na szóstym, ty na piątym levelu i myślisz, że złapiemy jakiego... W ogóle zobaczcie, on cały czas idzie. A nawet jak ja biegnę, to on też idzie zamiast biec. To trochę dziwne. Brzeg Jeziora Prawdy. Co my tu mamy? Barry, super jesteśmy. Szykuj się, bo za chwilę złapiemy legendarnego Pokémona. Zaufaj mi. Jest tu. Napisano tak nawet na znaku. Ale ty cwany jesteś. No i co tam jest? O, co jest? Jest tam ktoś? Tak, jest tam ktoś. Jakiś typ z niebieskimi włosami, o mój Boże. Jakiś emo. Płynący czas, rozszerzająca się przestrzeń. Wszystko to będzie moje.
Na imię mam Cyrus. Zapamiętaj je. Do tego czasu śpi, póki możesz, legendarny Pokemonie jeziora. Jakiś pojeb, mówi sam do siebie. No cóż. No dobra. Pozwólcie mi przejść, odsuńcie się. Ale ham. Pojeb i ham. Dobra. No co tam powie Barry na to? Bo nasz bohater oczywiście nic nie mówi. O co chodzi, dziwak? Masz rację. No i co tam mamy? Okej, Judy, złapmy tego legendarnego Pokemona. O, to chyba on. Tak? Jakiś tam dźwięk wydał. No co się będzie działo, ciekawe? Niczego nie widzę. Co on nam powie? No co powiesz nam? Nie biegaj w kółko. Słyszysz, Judy? To odgłos legendarnego Pokemona, jestem tego pewien. Okej, to nasza szansa, złapmy go. Ciekawe, co się teraz stanie. Czekaj, co? Nic przy sobie nie mamy. Jak to nie mamy? Poki mamy. No wiesz, pokeboli. No jasne, ty idioto, Barry, jak mogłeś o pokebolach zapomnieć? Jak mamy go złapać? A niech to, ale to idiota. No jasne, pamiętasz przecież, co powiedział, nie? Żeby odwiedzić jego laboratorium, jeśli będziemy czegoś potrzebować. Okej, Judy, ścigamy się. Kto pierwszy w laboratorium z Sandrem, ten lepszy? No dobra, ścigamy się. O Boże, słuchajcie, może na tym zakończymy ten odcinek. Już i tak trochę wam przedstawiłem w ogóle, na czym polega ta gra. No i cóż, cóż wam mogę jeszcze więcej powiedzieć właśnie. W kolejnym odcinku dotrzemy do tego miasta Sandrem, zobaczymy, co się tak naprawdę kryje w tym jeziorze. Może złapiemy legendarnego Pokemona, tak jak Barry nam powiedział. W każdym razie idziemy z powrotem do Rowana. On na pewno da nam jakieś cenne wskazówki. W ogóle ja chyba nie mam nawet Pokédexa na razie. No jasne, że nie mam. Pewnie dostaniemy dopiero Pokédexa. Ale dobra, żeby już zbędnie nie przedłużać, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podoba nowa seria. Jeżeli tak, to ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. A teraz to już, moi drodzy, koniec. Cześć i czołem. Narka!